Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. W piątek na Disney Plus pojawił się serial LEGO Star Wars Rebuild the Galaxy. No i co tu więcej mówić, pojawił się, obejrzałem, no to teraz pora na recenzję. Nie będzie ona zbyt długa, bo szczerze mówiąc to poza jednym zarzutem to będzie tutaj większość pochwał, więc po prostu bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rzeczy. I zacznijmy może właśnie od tego jedynego zarzutu, o który mi chodzi. Ogólnie tak, jeżeli chodzi o Rebuild the Galaxy, to miałem dwa główne powody, żeby go obejrzeć. Pierwszy to było to, że wreszcie dostajemy What If'a Gwiezdne Wojennego, na który tak długo czekaliśmy, a drugi, że po tak długim czasie wreszcie pojawił się Darth Jar Jar. Misa going to hurt you, sir. Darth Jar Jar? Najpotężniejszy lord Sithów, jaki chodził po galaktyce. Potężniejszy od Vadera, Palpatina, no ogólnie tych naszych Sithów, których znamy ze Skywalker Sagi, a nawet i od tych z legend, którzy no jak wiadomo byli potężnymi koksami, ale żaden z nich nie ma podjazdu do Dartha Jar Jara. I dlatego szczerze mówiąc byłem smutny, gdy okazało się, że Darth Jar Jar po pierwsze nie był głównym złym, a z zapowiedzi czułem, że tak właśnie będzie, a po drugie, że został tak szybko pokonany, no bo co, pomachał chwilę mieczem, pokrzyczał, że jest mrocznym widmem i zaraz później został na niego zrzucony chyba szkiet czy coś takiego, no w każdym razie został pokonany dość szybko, więc no smuteczek trochę. Ale ogólnie jest to jedyny zarzut jaki mam, a tak, to jestem pozytywnie zaskoczony. Bo szczerze mówiąc, to jak się zastanawiałem, jak ten Rebuild the Galaxy będzie w ogóle wyglądał, to nie myślałem, że będzie to serial i to z jakąś konkretną fabułą. Bardziej spodziewałem się, że będzie to taki zlepek różnych historii, jakoś ze sobą powiązanych właśnie za pomocą bohaterów, czyli Siga i Boba po dobrej stronie, oraz Dartha Jar Jara i jego Sithów. Na przykład coś na zasadzie jak w Holiday Specialu, gdzie Rey walczyła z Vaderem, żeby zdobyć ten kamień do podróży w czasie, no i w międzyczasie skakali z miejsca na miejsce. A tu dostaliśmy cały wątek Prakrocka i przy okazji wywrócenie świata do góry nogami, idealne na What If'a, cały wątek konstruktorów i dewastatorów i to jest w ogóle mega, bo w ciekawy sposób wykorzystuje to, że jesteśmy w LEGO. Wiecie, gdzieś ten element budownictwa zawsze był. Choćby przykład Kroniki Jody, moja ulubiona produkcja LEGO Star Wars, to tam mieliśmy Jacka, tego klona Sithów, który potrafił budować i Sithowie to wykorzystywali, no więc ten element budownictwa był, ale nigdy na taką skalę. Tutaj cały świat działa na takiej zasadzie i jest taka pełna świadomość, że jesteśmy w LEGO i to naprawdę świetnie wygląda. No generalnie tak patrząc, no to widać, że wszystko jest pod tym względem przemyślane, no i tak jak mówię, złączone w jedną solidną całość. Nie spodziewałem się tego i dlatego jestem pozytywnie zaskoczony. Postacie też jak najbardziej spoko. Sig, Jedi Bob i Dev. Ta trójka naprawdę wymiata, a zwłaszcza Dev, bo zobaczcie, w ogóle nie wiedzieliśmy, że on się pojawi, a zrobił tak dobrą robotę. Dobra, mam jeszcze jeden zarzut. Ta ich koleżanka, nawet nie pamiętam imienia, troszeczkę była gdzieś tam z boku, trochę za mało jej było, a szkoda, bo też mogłaby być fajna postać. No i też jak dalej postacie mówimy, no to dobór postaci tych alternatywnych, no i też ich nawiązań. Tutaj też jest naprawdę dobrze. Darth Rey, która jak dla mnie wypada lepiej niż Normana Rey, w sumie to nie jest jakieś wielkie wyzwanie, no i miała swój podwójny miecz, wow. Biały Vader, fajnie, że się pojawił i mógł zrobić coś więcej, bo generalnie jeżeli o niego chodzi, to nie jest postać debiutująca, a swój debiut odhaczył w komiksach, gdzie był to po prostu Vader, który przeżył wydarzenia z epizodu 6, przeszedł na jasną stronę i przemawiał swoją zbroję na biało. Ale tak poza tym to nic więcej nie mógł zrobić, więc fajnie, że się pojawił tutaj i miał cokolwiek więcej do zrobienia. Następnie Han i Greedo i statek Boby. No i tutaj piękne nawiązanie, Greedo uderzył do niej pierwszy i jak ja to usłyszałem, po prostu wow, po prostu wow. A skoro mowa o tym, co się działo w kantynie w Mos Eisley, to jeszcze byli ci dwaj bandyci, co tam Luka zaczepiali, to teraz do Siga mówi, że go lubią. To też spoko. Darth Jar Jar. No z nim było jak było, ale przynajmniej miał też fajne nawiązanie, bo kilkukrotnie padł z jego słowa tekst Misa to mroczne widmo. A była kiedyś właśnie taka teoria, czym jest to mroczne widmo i że to tak naprawdę jest Jar Jar, a nie ktoś tam inny, no to jak najbardziej też na plus. Jeszcze nasz wielki mistrz Jedi Palpatine i jego nieograniczona moc. Oj, jak to dobrze wybrzmiało, naprawdę. Z Jedi też jeszcze mieliśmy Jabę. Nie wiem, fajnie było zobaczyć Jabę, było tak śmiesznie. Nie spodziewałbym się, że w gronie Jedi będzie Jabba, ale spoczko. A na koniec debiut największego łowcy nagród, jaki istnieje, Landaloriana i Grogu, jego przyjaciela. Oj. Powiem tak, o ile Grogu niestety sobie zaspoilerowałem, bo zanim dotarłem do 4. odcinka, to mi wyskoczy jakiś fragment na YouTubie, że właśnie jest Grogu, ale Lando to się absolutnie nie spodziewałem. Ciekawe w takim razie, co się dzieje z Dinem. Może się pojawi kiedyś? Miejmy nadzieję. Tych postaci jeszcze troszeczkę było, ale to są takie, które zwróciły moją szczególną uwagę i koniecznie chciałem o nich powiedzieć. Także generalnie widać, że był na ten serial pomysł i to dobry pomysł. Także ja jestem jak najbardziej zadowolony i w ogóle dobrze, że to poszło w tym kierunku, a nie innym. No bo chcieliśmy tego What If'a prawdopodobnie głównie ze względu na to, że Marvel miał swojego, no i dostaliśmy, super. Ale przede wszystkim, co jest kluczowe, to, że dostaliśmy naszego własnego What If'a, takiego, który jest inny, a nie taki sam jak ten Marvelowy. No jakby było to samo, to byłoby widać, że to kopia, a tak to jest coś odrębnego. No i przede wszystkim jest to w klimacie typowym dla Gwiezdnych Wojen. No bo produkcja LEGO w Gwiezdnych Wojnach, no to jest taki już naprawdę klasyczek.
Także jak najbardziej jestem zadowolony, liczę na drugi sezon, a zakończenie jest takie, że jak najbardziej będzie kontynuacja. No nie wierzę w to, żeby nie było, więc nic tylko czekać. No i może też coś innego niż tylko Lego. Tu chodzi o to, że trafiłem tam na wypowiedź mojego jednego znajomego, który napisał, że w sumie z eposequelowej to mamy tylko produkcję Lego. No i to jest takie trochę dziwne. No ale po tym, co się działo z Akoito, to nie oszukujmy się. Prędko jakiejś filmowej albo serialowej produkcji spoza ram sagi Skywalkerów nie dostaniemy. No ale grunt, że mamy Lego, bo tam wyjdzie, będzie coś dobrego, jakkolwiek wyjdziemy poza te ramy. Także, no w sumie okej. Okay. No i to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeśli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i napiszcie w komentarzu, co myślicie. Po prostu standardowo komentarze są do waszej dyspozycji, piszcie co chcecie. No i dziękuję wszystkim wspierającym za wsparcie, a tych, którzy jeszcze nimi nie są, no to zapraszam do dołączenia do tego grona. No i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa!